Pass that back to the gang, your boy. Cześć siemanko, witajcie z tej strony Matykonix i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Od Wieśniaka do Cwaniaka i dzisiaj jest ze mną oczywiście The David Games. A witam serdecznie. Musiałem aż dwa razy powtórzyć twój nick. No i dzisiaj jak widzicie mamy zapięte sobie pługi do naszych ciągników, bo lecimy sobie orkę na dwa, także ty już sobie podnoś i możemy ruszać sobie, także ja zasiadam sobie do naszego tutaj Władka. Ogólnie naprawiłem go i naprawienie Władka wydałem aż... Mordo, nie jedź tędy. No to jedź pierwszy. Dobra, to ja jadę pierwszy. Zapłaciłem aż tysiaka, tam 934. Wizamki. Jak się drzwi zamykało? Na scroll. Dobra. Cały czas o tych drzwiach zapominam. Naprawiliśmy Władka. I ogólnie... wydaliśmy wszystkie pieniądze, praktycznie jakie zarobiłem ze słomy, którą sprzedawałem na Dawida odcinku, także jak widzicie ładnie tutaj już jest wszystko zwiezione, elegancko, więc lecimy teraz z tymi pługami. Dawid nam przetnie się w połowie na początku, żeby tutaj równo pojechać i będzie... A ile ty jesz na godzinę? Hit. 4, 24 jadę. A ja 25 jestem, przyjadę kilo, a i tak ci tego jeździć mogę. O, teraz. Z góry na to pole też mega daleko nie ma, bo ta mapa jest mała, to najdalej jak się jedzie, to i tak jest mega blisko. No, także nie trzeba szybkich ciągników. Dobra. To ty się weź... Boże, bo tu mi wierzysz, widzę. To ty się przetnij, ja pojadę za tobą. Teraz tak, bo ogólnie można sobie ustawić te kółka. I teraz tak, żeby animacje były dobra, to ja zaraz to ustawię, jak jadę w bruzdę. Czekaj, ja muszę dać tak, trójkę, jeden tu. O. Dobra. A widzę, że te pługi niestety są zbugowane trochę, bo robię, zamiast robić dwie bruzdy, to robię jedną, ale to... Zaraz ustawię, dojedziemy do końca, to ja go sobie trochę przestawię. Czekaj, na godzinę ile będziemy jeździć? Tak 8, ja nie? Jeżdżę 8. A, poczekaj. Czekaj, na jakim biegu by tu jeździć? Na jakim i biegu? Wejdź sobie na jedynkę i wejdź sobie na trójkę. Włącz. W sensie jedną kreskę. Jedną kreskę. Czemu nie mogę zmienić tej kreski? No musisz... no 7 i 9 na to się zmieni. Klikam. A! Czemu nie działa mi? Nie mogę kreski zmienić, co jest? A może masz manualną ze sprzęgłem albo automatyczną? No nie, właśnie mam ustawioną ten. Weź sprawdź. To się zepsuło. No da się. Teraz masz jedną. Ja nie mogłem. Dobra. U ciebie jest jedna? Tak, już jest jedna. Dobra, i na jakim biegu mówisz? Jeździłeś? No włącz trójkę. Zobacz. Trójeczkę, dobra. Ile idzie? No, jest dobrze. No zacznijmy pod górkę. Na razie jest dobrze. Dobra, możemy orać sobie. Ja nie. Ty zabierzesz dwa razy więcej ode mnie. No. Nie wiem ogólnie czemu. Nie mogłem tego zmienić. Ale trudno. Ale ta orka ładnie wygląda, nie? Ja no. Nie mogę. Zajebiście. Dobra. Pług jest też dostosowany, jak widać. Ładnie robi. Więc nie będę nic w nim zmieniał. No. I można robić orkę, tak. Dobra, w miarę równo, żeby też fajnie było się tutaj jechać. No. To wiesz co? To ja ci proponuję, żebyś ty robił tą część, a może ja będę robił drugą, co? A jak tam chcesz? Możemy tak zrobić. Ogólnie dzisiaj jeszcze tutaj będę sobie kultywować na tym polu. Także musimy je zorać całe. A później jeszcze sobie detalerzował, także... O, teraz robię dwie animacje. Dzisiaj takie prace polowe właśnie głównie. Postanowiłem, że sobie będziemy robić. Dobra. Po wcześniaka to na koniec się zrobi. A co nie podjeżdżaj tak blisko, zostaw trochę. No wiem. No.
można jechać. A ile w ogóle ten puk ma? 0,6 metra. Dobra, jadę dobrze. No. Ale zajebiście się ora. No, bo ogólnie nie robimy tymi kurczatkami, bo właśnie tutaj, tak jak mówiłem, będę sobie jeszcze dzisiaj kultywował te pole. Także dzisiaj bez kurczatek. Ogólnie jakoś te kurczatki, tak nie wiem, jakoś mi... Znaczy podobają mi się, ale tak... Ani po przyciaków nie można zrobić, tylko później trzeba kultywatorem. Dla mnie są fajne, bo to realne, jeżeli chodzi o polską, wiesz. Także... Jest to użyte. Dzisiaj sobie odpuściłem, bo u Dawida, Dawid sobie orał samemu, to sobie robił kurczatko. A dzisiaj, że zaoramy we dwóch, to postanowiłem, że nie będziemy się nimi męczyć, tylko sobie zaoramy bez nich po prostu. O, ale taka miałem. Jest git. No. Ale nie, powiem ci, że ta orka pójdzie szybko. No, ponieważ ledwo co żeśmy zaczęli i mamy już, no. Nie no, pójdzie szybko, nie? Znaczy ja mam większy też puk, nie? Trochę. No. Bo ty masz mój bierze 0,6, a twój bierze 0,9. Niby 30 centów, ale ty robisz te dwie tekstury, te termikowe, no, to jest... Także... To, że tak wpisane jest, to nic nie znaczy. O. To jestem ciekaw też, jak jest wpisane, czy jak ten puk jest najmniej rozciągnięty, czy najwięcej. A nie wiem właśnie, jak to jest. Tego ci nie powiem. Ale to tam już mało ważne. Kurde, jak to ładnie wygląda, nie? Taka popołudniowa orka, nie? Bo to już po południu, 16. Zajebiście to wygląda. W ogóle nie pasuje tak jakby, że to jest w ogóle sierpień teraz. No. Wygląda jakby był, nie wiem. Wrzesień. No. Ale zajebiście mi się ora, nawet tą dwójką. Jak będziesz chciał, to będziesz mógł przyjdziesz i te zapolaj dwójką. Ale... Możesz troszeczkę... Chociaż nie, no dobra, niech ci będzie. Bo ja mam ogólnie podobnie w sumie ten puk ustawiony. A chodzi ci o wysokość? No. No bo ja sobie go ustawiłem tyle głębiej, że wiesz, orkiem to mogę tyle wypłyć, nie? No. Że ja mam tak ustawiony, czekaj, zobacz jak ty masz. No, ty masz, powinieneś ustawić go o wiele, wiele niżej, tak 10 centów niżej. Wiem, ale animacja chcę, żeby była, nie? A, ale jak ja sobie robiłem ten, że jak ja orkę, to sobie go wpuszczam. Czekaj. Ja ci pokażę, do orki to najlepiej się ustawia, jak będziesz miał tak. Pokażę. Jak tu masz ten cypelek taki, ten taki tutaj na dole, no. Jakby tą końcówkę, co tak wystaje na samej górze. No. Jakbyś to, jak opuścisz, to żeby on był po prostu wbity więcej w ziemię, żeby go nie było widać, jego cypelka. Musisz najpierw, musisz sobie opuścić i wtedy będziesz widział, bo tak to... Ja i na dół teraz. Jeszcze. O, tyle. To nie wiem, czy animacji mi będzie... No to zobaczysz co, jak ruszysz. Bo te animacje ładnie, ładne są bardzo, jak tak płytko ram. Dobra. I teraz zobaczmy. Są jeszcze te animacje nawet, no. W miarę. Dobra. No to niech ci będzie, że... Miałeś rację. Ale że Władziu daje sobie wiedzieć, że Władziu ma trójeczkę podpiętą i że głębiej... No w realu by miał problem z trójką moim zdaniem. Z dwójką czasem ma problem. Także... Znaczy to zależy jak głęboko też orasz, ale trójką by miał problem. Ogólnie do podorywki to nawet piątka może być, bo to tam na 10 centów to... No. Ale do takiej orki, bo te pługi są tak typowo wyglądają na orkę. No tak. Nie no, mi się orka podoba ogólnie. W miarę prosto jeżdżę, mi się udaje, w miarę równo jeździ. I tak samo. I to bez GPS-a. Jestem pod wrażeniem swoich umiejętności. Także... No. Dobra. Nie mam stopera dzisiaj włączonego, bo nie mam telefonu przy sobie. 12 był... chyba 17. 12 w sensie 17 sekund. A ja nie mówię, że tak dokładnie. Tylko... No nie wiem. Powiedzmy, ramy już jakieś 9 minut. Powiedzmy, że równo 12 zacząłem odcinek. No, to tak do 15 będę pewnie orał. Później jeszcze tutaj przyjadę kultywować 30. Znaczy nie 30, przepraszam, bo ja mówię 30 na to. Ja wiem, że to nie jest 30, tylko to mówię z przyzwyczajenia, nie? Bo to jest podobne. 328. Tak.
Więc sorry, że mówię 30, ale z przyzwyczajenia już tak mówię. Także... No, ale ty... Nie no, ta orka normalnie tak ładnie wygląda, chłopie. No. Jest przepiękna orka. Jeszcze tak ładnie jest taki zachód, w sensie już się robi, nie? Ładnie. To jest 16. Ładnie to wygląda. Także ogólnie właśnie doszedłem do wniosku, że nie będę przewijał jeszcze dzisiaj. Tylko co będziemy w sierpniu robić. Bo miałem w planach robić dzisiaj wykopki już. Ale postanowiłem, że za dużo będzie roboty we wrześniu i w ogóle, więc... chciałem zrobić sobie jeszcze jeden taki odcinek. Z takich typowych prac polowych, jak orka, kultywacja, talerzowanie. Ogólnie serdecznie zapraszam na poprzedni odcinek do sąsiada, znaczy nie sąsiada, tylko Dawida. Jak ktoś nie widział, talerzóweczki nowe, które sobie dzisiaj będziemy robić. Także no. O, zapraszam. Więc jak ktoś droga nie widział... Oda nie była, bo w sumie ja nie powiedziałem, że chyba kosztowała tam ponad 1500. Więc jakoś mega droga nie była. Ale używana się... też, także wiecie. No tak, widzieliście sami, że... Bo nowa to tam kosztowała trójkę. Chyba coś koło tego. Także no. Ale ona nawet... też malutka, to jest też, nie wiem jaka firma, w sumie tam chyba była Unia. No. Firma, jak już pamiętam, ale... Tutaj jeszcze trzeba będzie stależować ogólnie, ale to będę talerzował po pszenicy dzisiaj. No. Także wiecie, dobra, trochę topnę, bo żeby taki wielki po wrześniaku nie zostawię. Jeszcze mi tu brakuje, żebyśmy mieli takie gruberka, w sensie takiego, może być malutki, ale że po tym sicie, na przykład jak po ściernisku, żeby wjechać gruberkę. No. To jest w sumie, może na dwójce spróbuję jechać. Nie, na dwójce 6 to było. Idziemy na trójce. A na trójce ile jedziesz? Na 8 jadę. No bo 8 to chyba maksymalna prędkość, bo ja nawet jak wbiję, mam gdzie trójkę i to jest 9 na godzinę, no to... maksymalnie. 8 to jest. No i git, bo to no szybciej i... to by urwało. A tak to realnie jest przynajmniej. Widzę, tobie już zostanie chyba ostatni przejazd. No, zrobię chyba. Nie, nie zrobię. Chociaż... O tutaj chciał pojechałem, to nie zrobię. Bo tam to zrobię. Mi tu jeszcze trochę zostało. No jak jeżeli podjedziesz i przejedziesz jedno kółko. Boże, ile tu słomy wywaliłem na to szosę ogólnie. No. Widzicie, tu nawet ruchu nie ma, bo nawet nie rozwijam. Ty, właśnie, bo ja będę 30 brał do kultywatora, to wiesz co? To ja sobie wezmę... To wiesz co, zamieńmy się już może, co? Ja ci dam Władka. Ja tu sobie dokończę najwyżej to. To ty szybciej ode mnie skończysz chyba. Ogólnie. Co jest w tym? O, dobra, sobie wrócę. Tutaj na jakim biegu jeździłeś? Jedna kreska i trójka. To jest idealne. Dobra. Teraz tu trzeba jakoś jechać. Ten puk jest mniejszy. Zdecydowanie. Ło, no 30 to się drze przynajmniej. Władek jakoś się nie da. No. Także jeszcze dobra, 30 porać można. Elegancko. Dzisiaj to nie wiem, czy dłuższego odcinka nie będzie. Ale to zobaczymy. Bo ja teraz będę jechał co robić w sumie. Bo już nie pamiętam, co mi wiedzieć. Ja pojadę sobie po kultywator kultywować. Ty wrócisz i zaczniesz mi już talerzować tam, nie? I później się zamienimy, ty będziesz dokańczać kultywować, a ja będę talerzować dokańczać. I tak zrobimy. No. I będzie fajnie zgrane, bo to wiadomo, czasami trzeba się ciężko zgrać. Więc... Znaczy no, mamy dwa ciągniki, także trzeba jakoś... Przestań, jak uczeć to jeszcze. No. Ale kurde, jak się teraz przesiadłem na ten dwuskibowy z 3, to jest duża różnica, jest jakby to była... No, duża jest różnica, czuję to. Ty ogólnie po przecinek już dokończysz, ja pojadę po kultywator. Dobra? Dobrze. To akurat jak pojadę w dół, to chyba wezmę na raz. No. Także... Także no, tu widzę jeszcze jeden przejazd. To wiesz co, to zrobisz już te poprzeciaki i tutaj jeden przejazd ci zostanie, dobra? No, kur... Nie będzie chciało już tutaj ten... To sobie pojadę po ten kultywator i... będę kultywować, no i 15 minut mamy zorki. No orka najdłużej w sumie zajęła. Ale i tak szybkośmy zorali, nie? We dwóch. Także... Nie jest źle. No ja to pole nie wiem, hektaru nie ma chyba 60 na rumu.
No. Znaczy to ten kawałek, nie, bo tam. Znaczy to jest oddzielnie chyba te pole, nie? A, chyba się wydaje, że to oddzielnie. To się tam... kupuje się razem, ale chyba to oddzielnie. Oddzielne to są pola, tak. Także no. Dobra, to ty sobie dokończ, że poprzeczniaki ten przejazd. Ja jadę już na. Że tak powiem, na gospę. Zaraz tu wrócę z kultywatorem, będę kultywował. Także no. Dobra. Także taki typowy odcinek dzisiaj z prospolowych. Fajny moim zdaniem będzie. Także no. Dobra, ale klimat ta seria ma. Ja nie mogę. Ogólnie propos też tego lasku, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, o tym pomyśle, to ogólnie powiedzieliście, że to fajny. Były komentarze, że popieracie ten pomysł, dlatego no może nie w najbliższym czasie, znaczy no zobaczymy, nie? Bo ten lasek kosztuje ile? 20 tysięcy? A, to... tylko zanim to myślę, że kupimy i tak traktor. Więc pierwsza. Zanim to jeszcze pewnie kupimy traktor, chociaż pomyśl, jak to kupimy, to przecież jeszcze będziemy mieli drzewa do ścinania, za które też zarobimy pewnie sporo pieniędzy. Więc tak sobie teraz no, myślę. Zobaczymy. Ale pierwszy chyba zakupem to będzie ciągnik, tym bardziej raczej. I tak, to dopiero jak ciągnik kupimy, to wtedy kupimy sobie ten lasek i go wytniemy. Także no dobra, sobie tutaj odpinam ten pług i sobie podepnę, że tak to powiem, tu talerzóweczkę. No, talerzóweczkę, tak. Znaczy nie talerzóweczkę, tylko kultywator, Boże. Ja się zastanawiam, co ja plotę. Nieważne. Talerzować sobie te Władkiem dzisiaj. Jak wrócisz, to mi zepniesz i... bo kultywację to muszę robić 30, znaczy nie 30, tylko ciapkiem, bo no kurde, to tak ładnie wygląda. Że masakra, dobra. I możemy lecić sobie. Bo tych kultywacji chyba u siebie na odcinku nie robiłeś, nie? Nie. Ty robiłeś akcję obornik. I orkę. No i talerzowanie. No. A kultywacji nie robiłeś, więc ja sobie zrobię i... I będzie cacy. Tutaj będzie później talerzować sobie, bo jeszcze po ściernisku dozbierałem sobie te kostki. Tak jak mówiłem, sprzedałem. I spoko. Także ogólnie no somę też już mamy ogarniętą. Wszędzie. Więc teraz, aby wszystko poorać, porobić i wiadomo. Pozasiewać. No rzepaku i tak nie siejemy w tym sezonie, także do września dopiero będziemy przywijać. O, ty już wracasz. Dobry, widzę. Także git. Ale tu kukurydza ładna usunięta, widzę. No. Trzeba w ogóle w czapku zrobić klakson, bo on nie ma. No. Będzie kurde trumkę kupić. Demontować. Ale się to kurzy. Czekaj. Albo w sumie takie kurzenie można zostawić. Czemu mówię nie. Dobra, ile z tym kultywatorem teraz jeździć? 12? Ja jeździłem jedynka, dwie kreski i jedynka. Jak tutaj zagarniałem. A ja teraz pod górę jadę. Tutaj dwójkę zacypuję może. Dwójką nie pójdzie. W sensie dwójką to ci pójdzie, ale jakoś to na jednej kresce. A żeś ten pług odstawił? Co? Się wywalił. Wywalił się? Bo trzeba dobrze kółko ustawić. Nie widzę, nie zwróciłem uwagi. Znaczy nie wywalił się, jak go widziałem. Jak pojechałem, leży, kurde, to się wywalił. O, ja swój dobrze ustawiłem. No. Dobra, podpinam talerzówkę. Także chwilę sobie tu potalerzuję i... Znaczy nie talerzuję, tylko kultywuję, ale tu ładnie wygląda to kultywowanie. Kurde. Na następny odcinek już dodamy, myślę, że tego moda, wiesz co, na automatyczną sprzedaż tego mleka. No. Że jak będziemy skipać już tam do września, czy nawet coś, to żeby po prostu ono się sprzedawało. Tak, trzeba będzie go dodać, bo to jest fajny mod. Jeszcze nie wiem, jak to będzie, czy na pewno będzie działał. Bo, ale tylko wiem, że taki jest, jak będzie działał. No bo to będzie realne, nie? Bo kurde, mleko się sprzedaje codziennie praktycznie, nie? Bo to nie jest tak, że kurde cały sezon trzymasz, bo przez cały sezon to ono skisło przecież, nie? Także to jest no. Akurat realne. Tym bardziej, że tego mleka mamy no mało. Także tym bardziej. Myślę, że z czasem będzie coraz więcej, bo będzie więcej krówek. No tak, ale póki co to wiesz.
Będzie dobrze, tam ogarniemy. Tak, wszystko mamy się teraz chyba 2400 litrów i jakbyśmy to sprzedali... Wiesz co, ja zobaczę nawet. Ale to będzie fajne, bo na przykład no. Wiesz, na każdy odcinek będziemy mogli, jak będziemy przewijać, to wiesz, ciągle nam się saldo konta będzie zmieniał. Tak, co? To jest... Chociaż, nie wiem, na przykład 500 więcej. No. No bo, kurde, no bo 700 nam będzie zabierać za te pole i wszystko. No to i... może na zero będziemy wychodzić chociaż. No, znaczy to... No zobaczymy. Unia bardzo droga tu jest. Zobaczymy jak będzie. Tak, też możecie się odnieść do tego, czy my mamy naprawdę 700, czy tą... Ja pier papier, ja myślałem, że papier zagarnąłem słomę, a tu kostka jeszcze leży, jak mi wciągnęło ją. Kostka tam została? To nie dozbiera. Błężno pudzianów. Już się do ciągnika wbiła. Ja nie mogę. Jest tak, jadę i nagle widzę, talerzówka mi się podnosi. Myślałem, że to jest słoma mi się pozapychała. A ja widzę, jak kostka wylazła do ciągnika. Musiałem pominąć, ale ja patrzyłem po zbieraniu, czy jakieś została, nie widziałem żadnych, to nie wiem. Leżała przy miedzy, przy samym sąsiada polu. Nie, nie widziałem. Bo patrzyłem. Na akurat wysokim ściernisku. No. Może dlatego nie widziałem. Ej, ale ci powiem, jak się tą talerzówką im szybciej jedzie, tym ona ma lepsze te animacje, w sensie więcej tą ziemię, na przykład to jest fajnie, że realnie tak zrobili, no. Że jak jedziesz wolniej, to ta ziemia aż tak mocno nie pryska, jak jedziesz trochę szybciej, to ona to realne pryska jest. Mega. Przecież w realu też byś tak miał. No. No. No to mówię, że fajnie to realnie zrobili, bo jak pojedziesz szybciej, no to fajne. Dobra, ja tu widzę, kurde, ta kultywacja mi strasznie szybko idzie. Ogólnie. Więc... Ja dopiero, żebym przejął ci poprzeczniaki z jednej, robię ci z drugiej i jeden przejazd. Więc ogólnie ci powiem, że... ja dokończę tą kultywację. Chyba, że chcesz sobie pokultywować. To ci zostawię. A ja nie wiem, masz 22 minuty. To wiesz co? Dobra, to ci już zostawię tu trochę. Później wrócisz i najwyżej weźmiesz se... Co będziesz? No, będziesz mógł na przykład dalej orać, bo chyba nie ma kolejnego pola. Orać albo... O, no, to weźmiesz sobie półki, będziesz orał. Bo ty teraz chcesz zrobić talerzowanie i koniec. Tak. Także, dobra, to wiesz co, ja ci zostawiam już tutaj to... 30. Ja się przebiegnę i... Dobra, to ty możesz mi już ten... zostawić. Już tutaj zostawiam. Ulej, czekaj, bo to mam ulicę w Ładziu kiepskie. No, daj. Proszę. O, dobra. Można sobie po... talerzować. O, ja to tutaj... Ugrzałem. Też ugrzałem się rozumiesz. Tym. W Ładziu się ugrzałem, to teraz znowu zmarzłem. Na jakim biegu jeździłeś? Dwójka i te dwie kreski, ale ustawiałem ten pomad na 12. 10 miałem. A, no to 10. Cześć, ale u siebie na odcinku jedziemy 12. Łe, na dwójce się jechać. No. No to jest proste pole, to jak zapomnisz się, to pojedziesz 16. Wiem, dlatego na GPS-ie. Znaczy nie GPS-ie, tylko na tym, ten pomacie odjechał. Sobie, o, tu widzę poczyszczaki. Na szczęście ze skultywatorem pod górkę bez problemu idzie. No, no w końcu jakaś maszyna to działa dobrze. No to ogólnie dzisiaj odcinek wyszedł w końcu bez komplikacji żadnych. To wszystko działało. U mnie wyszły dwa odcinki z komplikacjami. No, no niestety. Ja miałem dzisiaj taki typowy pracowy, polowy, prace polowe typowe, żniwne. Już teraz wiem, że na następny raz jak będę przygotowywał, to ja muszę sprawdzać wszystko, co jest związane z wałkiem. No. I czy wszystkie animacje są, bo w ogóle nasz kos też trzeba go wywalić, bo chciałem wapno rozsiewać, dodałem wapno, włączyłem i też animacji nie ma. On nawet animacji nie ma, że się do niego wsypało. Aha. Więc jego też trzeba wywalić. Ja nie. No to połowę... Patrzę, pokazuję 300 litrów jest sypane, ja mówię, gdzie to jest? Pojechałem na pole, patrzę, wylatuje wapno, ale nie ma animacji, ani nie pokazuje, że wsypałeś. Daj, widz te mody. No, połowę modu żeśmy nie przetestowali. Wóz też mamy trzeba zwalić. Także no. Wóz trzeba inny znaleźć albo... nie wiem. A czy możemy go zostawić, bo to...
tyle, że się z niego wysypiewać nie, ma, nie da, po prostu. To wtedy byśmy to... Ale da się wysypiewać, tylko jak się na silo zjada wysypiewać. Po prostu, no jak ja miałem, to po prostu to modem sobie wziąłem, zrobiłem. Tak, tylko ale... na odcinku jakbyś chciał zrobić wywóz na przykład zboża i naładował na wóz, to ciekawe czy na silo ci wysypie. No nie wiem. Trzeba sprawdzić, na pewno trzeba sprawdzić za... Ani to pojedziemy, to trzeba sprawdzić jak on wysypuje. No. Żeby nie było, nie wiem, że on się cały rozwali i nagle zniknie zboże. Burty wszystkie zdejmujemy, z łopatami zciągamy. Dobra, ja skończyłem kultywatorowanie i ja se poczekam, w sensie to se tam rób, a ja se tutaj wyrównam, bo nie wiem czy zauważyłeś, na samym początku jest taka hopka. No, jest, jest tam właśnie. No, ja to miałem robić po swoim odcinku, ale czasu nie było, to ja już teraz to zrobię. O, da się pięknie równać, pieniądze na bierzenie. No to dobrze. Dobra. Ty, to ogólnie mam 25 minut, więc... Ja dokończę tutaj leżować na spokojnie te pole. Tu szybko idzie robota. Więc to zrobiliśmy trochę tu roboty. Poza odcinkiem będziemy tu musieli jeszcze podokończyć to wszystko i... Co ty będziesz na swoim robił? Ogólnie. Ja? No. Ale na pewno będę chyba przewijał już. No. Ja albo będę robił te wykopki, albo będę coś siał, nie wiem jeszcze. No. Bo wykopki to jakbym zrobił, to chyba zrobiłbym sobie tak połowicie, żebyś ty też miał, to bym sobie zrobił połowę. I ten. I chociaż trochę pozbierał i później pojechał coś robić w polu. A ty byś mógł sobie też zrobić połowę i później znowu jadzieś w polu robić. Jo. No, to jakoś tam się zgadamy, nie? Z tym. No, bo teraz zimowy. To ciekawe do... No, bo zimowy odcinek też zrobimy jeden sobie. Ale tu by było jeszcze fajnie, jakby śnieg był na przykład, nie? Jakby spadł. No może na tej mapie jest częściej. Zobaczymy. No na takich polskich albo to nie ma może w ogóle, albo jak jest, to wiesz, tylko się pojawi na głównych drogach, albo tylko na polach, nigdzie więcej. No. On nie wiem jak z tym śniegiem jest, nie? Ale tutaj no na polskich na polski właśnie seria ten śnieg to by mega pasował, nie? Na takim kriku to w sumie tam. No, nie dziwię się, że on nie pada. Po prostu tak średnio, nie? Ale na takich polskich gospach to musi być ten śnieg. W ogóle trzeba zrobić jeszcze sianokosy. No, sianokosy jeszcze będziemy robić. Albo wiesz, ja sobie może pojadę ten. Może sianokosy zrobić. Zacząć. No, u siebie. Jeśli sianokosy, to ja na pewno chyba zrobiłbym sobie, chciałbym zrobić przetrząsanie, ewentualnie i zgrabianie. Pojadę sobie, zacznę kosić. A koszenia byś nie chciał robić? To kosiarko zajebisto? No, nic mógłbym robić, tylko wtedy bym musiał robić na sierpniu. Ale to wziąłbym ci władzę, bym musiał tym ciapkiem się bawić. No nie wiem, zobaczymy. No, ja jadę teraz zacząć, zobaczymy, jeżeli w ogóle czy ciapek da radę. Nie wiem, czy ciapek. Bo tutaj wałka nie ma, więc... No bo to jest tak jakby, wiesz, koła, jak się kręcą. W sensie, koła się kręcą, ale tamto na dole, w sensie to i tak włączasz na B, tylko że to działa przez koła, ale no i tak, tak musisz kliknąć B. I w ogóle jak klikniesz, włączysz tą maszynę i później wyłączysz, to tak przez minutę jeszcze się to kręci i tak zwalnia. No. No koziarka naprawdę fajna, bo rotacyjna jakbyśmy mieli brać, to rotacyjna też taka taka już... Przejedzona jak Bizon. No. A to jest coś kompletnie innego. Więc dobra, wiecie. Sprawdzamy jak to będzie działać. Ściapek da radę. Pinko nasza trafa. Dobra, ja robię ostatni przejazd ogólnie. Będę kumcił pole. Łe, ciapek to idzie. Idzie? No i idzie. Idzie. Tylko mam no bo to tylko, na kołach. Tylko wiesz co, bo na tej łące jak pamiętasz, jak introśmy robili, to coś lagowało. Ale ja nie mam lagów teraz. Ale na nagraniu, w sensie. Nie wiedzieć czemu wtedy lagowało. Ale to mi się wydaje, że przez nią jak już to nagrał. Nie wiem czemu. Czy to jest problem z tą łąką, czy może przez tą kosiarkę. To trzeba, zanim będziemy odcinek robić, to trzeba będzie sprawdzić to. Czy to nie jest problem po prostu. Rozumiesz? No. Bo to jak będzie, no to taka trochę lipa. Że tak powiem. By była. Najgorzej tylko ciapek ma przy skręcaniu. No. A tak to... Łomatko, jedyna ta kosiarka, to wiesz jaka jest dowalona? Ona nawet krzoki tnie. O Boże. Ja idę tam zobaczyć do ciebie. Łapie, nie wszystko. A bo dobra, się przejadę. Czekaj, na jakim ty polu jesteś?
A. Tam 50 godzin. Na łące. To ja też przyjechać do ciebie i zakończę. Nie wszystko, co popadnie. O Jezu. Mogę, jak ja podjadę pod drzewo i mi ten drzewo utnie, to nie będę mógł. Dobra, jadę do ciebie. To jeszcze trzeba będzie po owsie stależować, ale to zrobimy pod odcinkiem. Sobie. Dobra, teraz to skręcamy. Dobra, gdzie ty tutaj jesteś? O, jak kosi. Elegancko. O. Oj, lager skręcał. Idę zobaczyć. No, to od razu na odcinku już będę tutaj, wiadomo będzie. Czy będzie reagować, tam, czy nie. Przy tej drodze było trochę krzaków, ale moja kosiarka wycięła wszystko do zera. Dobra. Będzie trzeba nam stawiać znowu. No. Ładnie to, ta trawa wyrosła, no. To młoda trawa jest, także. No, bardzo duża wyrosła. No. Jak pruje to 30. Ja nie mogę. Ta paliwa się skończy, jest idealnie ostatnia kreska, więc ja już dojeżdżam i to wyłączam, bo nie dojedziemy do domu. No. Dobra, także co, na dzisiaj to by było wszystko, więc odcinek, jeżeli się spodobał, to możecie zostawić łapę w górę. Ja sobie to zakończę koło Władzia, pięknie, więc co, trzymajcie się, do następnego i cześć! Siema!